Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, na samym początku chciałem was wszystkich przeprosić, że nie było ponad miesiąc odcinka z gry Fortnite. Ale przez ostatni miesiąc w tej grze kompletnie nic się nie działo, wszystkie aktualizacje były naprawdę mega słabe, a dzisiejsza aktualizacja jest przekozacka. Na dzisiejszą aktualizację czekałem od samego początku gry Fortnite, ponieważ dzisiaj do gry zostanie dodany Songo, Vegeta, Bulma oraz Beerus, Bóg Zniszczenia, czyli postacie z Dragon Ball, Dragon Ball Z oraz Dragon Ball Super. Ja sam osobiście uważam się za największego fana Dragon Ball w Polsce, więc jeżeli wy też uwielbiacie Dragon Ball, zostawiajcie łapeczki w górę, zobaczymy ile osób kojarzy w ogóle tą kreskówkę. No i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Wow, moi kochani, Wolverine! Dostałem z ekipoki. Nice, dzięki. Spójrzcie, jakie przepiękne lobby! Tam z tyłu jest dom Camel House genialnego żółwia. Mamy jakieś zadania Dragon Ball. Ukończ zadania, aby zwiększyć swój poziom mocy i zdobyć smocze kule, dzięki którym odblokujesz różne nagrody w grze. Zbierz wszystkie 7 smoczek kul, aby odblokować lotnię Chernon, czyli tego smoka. Wow, podgląd nagrody, spójrzcie na to! Oh my gosh! Uwielbiam go. Jak ktoś nie ogląda Dragon Balla, to trzeba było 7 kryształowych kul zebrać, żeby wypowiedzieć sobie życzenie. Songo na przykład jak zginął, no to go dzięki temu wskrzesili. Sprawdźmy, czy mamy aktywny kod twórcy. Właśnie, nie mam Farel. Każdy, kto chce, może skorzystać z mojego kodu. Dziękuję każdemu za wsparcie, jesteście najlepsi. Ja sobie kupię wszystkie zestawy, bo jestem największym fanem Dragon Ball. Więc lecimy od razu tak. Pierw na początku z zadaniami. Kup nagrody. Wszystkie. Woohoo! Wyposaż. Dziękuję ślicznie. I do tego oczywiście kupujemy zestaw Songa z Beerusem. Wyposażamy od razu. Dalej. Okej. Zestaw z Vegetą i Bulmą. Jakby ktoś nie wiedział, to Vegeta i Bulma to jest małżeństwo, nie? Kiedyś się nie lubili, się czubili, a teraz są razem. Więc mega fajnie. Vegeta kiedyś czarny charakter, teraz już biały charakter, można tak to nazwać. No i mamy oczywiście zestaw. Jest skorupa genialnego żółwia! Wiecie co jest najlepsze? Patrzcie na to! Ja też mam skorupę genialnego żółwia! Naprawdę! Bo kupiłem kiedyś kostium, bo chciałem się przebrać za genialnego żółwia. 10 tysięcy lajków i nagrywam challenge jako genialny żółw. Coś wymyślę, więc klikajcie. Oczywiście cały zestaw kupujemy. Wyposażamy lotnie. Kapsuła jest dla Vegety. Genialny żółw. A weźmiemy go na plecy. Pałka genialnego żółwia i scalenie! Fuzja! Haja! Jaha! Czyli możemy się stalić z inną osobą. Od razu wyposażamy. Jezu, jak ja się jaram! Masakra! Okej, niedawne. Oczywiście mamy fuzję. Czyli od razu dodajemy do ulubionych. Okej, kolejny poziom. Tak jest. Zarąbiste, zarąbiste. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Smalczyk, siemaneczko! Elo, elo, elo! I drodzy państwo, sprawdzamy sobie nowości, które zostały dodane w aktualizacji Dragon Ball X Fortnite. Zarąbista jest ta grafika. Zarąbisty jest ten skin. Wygląda identycznie jak z bajki. Wow! Ale się jaram, mega opór. Dobra, lecimy sobie od razu w tą miejscówkę, bo tutaj ponoć można kupić Kamehameha albo jakąś inną mityczną broń Songoku. Więc musimy sobie na początku nadropić golda do 250, bo mamy customa i mamy 0. I za chwileczkę sprawdzimy możliwości tej nowej broni. Mam tu jakieś wyzwanie. W kolejce do walki jestem jakiejś. Co jest? Konfrontację mogę z kimś sobie zrobić. Ale wiksa. Ale jest z przodu dom genialnego żółwia, ty! Może tam, u niego, no bo Songoku tak naprawdę nauczył się Kamehameha dzięki genialnemu żółwiowi. Który swoją drogą uczył się 15 lat tej techniki, a Songoku naśladując zrobił to za pierwszym razem, jak był mały i miał chyba 5 lat. Więc taki fan fakt. Jestem fanem Dragon Balla i wszystko zna na pamięć. O! Jest Bulma! Siema Bulma, tak! Można u niej kupić Kamehameha! Okej, ile golda potrzebujesz? Potrzebuję 250 na mityczną chmurkę i 250 na Kamehama. Co jest? Ale zarobiste! Jest ciężko, nie będę ukrywał. Ja mam 14 na razie, więc spokojnie. Okej, to jak to wygląda ta chatka? No nie jest za duża. Ale szkoda, że nie ma NPC-ta genialnego żółwia. Ale tutaj jeszcze jest jakiś automat, tak? Tutaj w tym automacie można sobie coś kupić. Dobra, lecę lutować golda. Moi drodzy, coś mi się tutaj na wyspie zrespiło. To wygląda jak kapsuła z korporacji Kapsuła. To, co Bulma tworzyła. Ciekawe, czy ona nam coś daje. Wypakuj. Okej, jest!
temu dostaję, co jest? I latam na chmurce, to co kosztuje 250 golda wypada z tych kapsułek. Co ty gadasz? Ta, lecę po Kamehama. I ta chmurka działa tak samo jak kiedyś miotła, pamiętasz? Ha, to OP giga musi być w takim razie. Jest to mega OP. O, przyjęto konfrontację, przeciwnik Smalcik, co jest, widzisz ty to? Gościu, lecę cię zbić. Dobra, pierw, jakbyś mógł, ogarnij sobie też Kamehama, tego całego. Dobra, postaram się jak najszybciej, stary, mogę. A jakieś tornado jeszcze jest, to łapie i ja pierdzielę. Tak, tak, tornado też jest. Mamy kolejną kapsułkę. Zarąbiście z tych kapsułek wypada losowy mityk. W bajce działało to w ten sposób, że na przykład Bulma była na jakiejś innej planecie, miała ze sobą taką kapsułkę, rzucała ją o ziemię i na przykład jej laboratorium się budowała. Jest Kameham! Jest chmurka! Kolejna! Ile masz Kamehamów i chmurek już? Mam trzy Kamehamy użycia, czyli rozumiem, że one są na użycia, git. Dawaj na wykrzywione wieże. Czy jeszcze nie masz tej swojej umiejętności? Okej, okay, mam kolejną kapsułkę. Otwieram. Dobra, ja właśnie wyjechałem z końcówki strefy. I jest i chmurka i Kameham. Okej, okay, trzy Kamehamy. To ja na początku sobie strzelę pierw Kamehamem, bo mam jeszcze trzy kolejne. Dobra, ja będę u ciebie za 200 metrów, stary. Stary! O, jest jak to na pół mapy widać. O, brachu! To jest mega mocne. Ty ze mną jesteś. Kakuj. Widzę do góry, stary. Czekaj, czekaj, walnę ci furę, zobaczymy co się wydarzy. Albo na razie nie, masz HP? Czekaj, to sobie walnę splaszę szybko. Sprawdzę ile to ma ataku. Słynny atak energią Ki ze szkoły żółwia. O nim właśnie mówiłem. Należy do charakterystycznej techniki Goku. Naładuj i wystrzel potężną wioskę energii Ki. Jesteś dobra, gotowy? Stara, walisz. Mam być furę czy nie? My! Ha! My! BOOM! 15 HP, stary! Co? Ty mi 150 HP zabrałeś i całą furę na Kiza zniszczyłeś. O Boże, czy wy czujecie tą moc Goku? Niesamowite. Jeszcze raz, teraz musimy dwie energie Ki zderzyć ze sobą, bo prawdopodobnie można się siłować i ktoś z nas wygra, sprawdźmy to. Dobra, mam pierwszą. Hop, wypakowywujemy i chmurka razem z tym, ale szat. Gdzie jesteś? Zostało, jadę na furą. Dobra. Tak jak ty zbierałeś. Git, git, git. To słuchaj, ja teraz potrzebuję tylko jakiegoś leczonka. Możemy próbować się zderzyć dwoma energiami Ki. Wow! Zmieniłem się w Super Saiyanina. A jak? Jeszcze wyżej. Jeszcze raz. Ciekawe, czy mogę jeszcze na niebieskie włosy. Moje przebranie. Tak, jestem jeszcze lepszym. Ty tam, Smalczyk, się schowaj z tym swoim przebrańkiem. Łamaj plecy, plecy, stary. Ała. Ja ląduję tu, ty ląduj tam naprzeciwko. Jesteś gotowy? A ty? Ja, jak trzy, najbardziej, stary. 3, 2, 1. Ha! My! Ha! My! Ha! Zobacz, siłujemy się, widzisz to? Kto to wygrał? Nikt! Wow! Okay. Dawaj jeszcze bliżej. Walka do końca, walka do końca. Musisz dobra. Walczyć. Dobra, dobra, dobra. Ha! My! Ha! My! Ha! Ha! Zarąbiste! Nie masz HP! Stówka! No to wygrywasz, stary, ja mam 25 tylko i mi się kew w ogóle zbugował. Pokazuje mi, że mam kewa w połowie. A cię Smalczyk przecież gonię, gdzie ty jesteś? Po jednym strzałem zostało, nie? Tak jest. Zresztą się wyrwie, w sensie w tej dziurze. No dobra. Ja. S! Jakie to jest OP! Boże! Kocham tą grę. Na nowo. Moi kochani, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczki w górę. Subskrybujcie kanał. Jeżeli wytrwaliście tego momentu, napiszcie w komentarzu Kamehameha. 10 tysięcy łapek i nagrywam challenge Troje Genialnego Żółwia. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się. Elko!